Dobra. Czyli tak, nasz władca, przypominam, że koncentruje się mocno na rozbudowie w tej chwili. Czyli dopóki będziemy jechać z tym drzewkiem, dopóty będziemy w ekonomię między innymi inwestować. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy mam jakieś wiadomości. Jesteśmy krewniakiem żony cesarza i tak, czysto teoretycznie jesteśmy trzeci do odziedziczenia tego tytułu. Tylko właśnie tu mamy elekcję. I co ciekawe, mamy głos na nas, ktoś oddaje. Książę Jindrich. Jindrich to chyba z Czech. Zresztą zobaczmy elektorów. Jindrich, gdzie jest Jindrich? Tak, książę Moraw, głosuje na nas. Ma dwa głosy. No to więc kto wie, na razie nie, właśnie nie wiem, czy będziemy jakoś się bawić w to. Na razie chyba skupimy się na rozbudowie. Ale kto wie, być może ktoś nas wybierze. A gdybyśmy uruchomili naszą dyplomację, to oczywiście byłoby łatwiej. Development mieliśmy poprawiać? A, być może tak. Jeżeli chodzi o development, to nie jest fatalnie, ale nie jest też dobrze. Czyli tak, mamy tutaj taki, no, nie wiem, odcień pomarańczowego. Nie wyglądamy tak fatalnie jak, nie wiem, północne Niemcy, powiedzmy, czy tu Sabaudia, albo, nie wiem, Węgry. Ale daleko też nam, powiedzmy, do Czech, już nie mówiąc tutaj o, powiedzmy, Włochach. Tak, zobaczmy, co robi nasza rada i być może damy nowe zlecenia. W tej chwili pobieramy podatki, celem oczywiście zainwestowania tego w nowe budowle. Ale być może... O, development przyspieszy też czas budowy, czyli to nawet pasuje. Poprawiajmy development. W naszej stolicy, czyli w Ulm. I być może przeniesiemy, tak, potem stolicę w góry, tak tematycznie bardziej by, tak mi się wydaje, pasowało. Wykrywamy spiski, dobrze. Musimy chyba dalej umacniać kontrolę, o ile się nie mylę. Tak, dokładnie. Hohenberg kontrolujemy osobiście, tak więc zróbmy to tu. Roszczeń na razie nie musimy chyba fabrykować. Integrujemy tytuł. Ok, dobrze. I teraz tak, kolejna inwestycja to będzie w kolejny tytuł, budynek książęcy, który możemy zbudować w Grisons. I właśnie to jest dobre pytanie. Co tu zbudować teraz? Bo tak myślałem, żeby kolejne biuro podatkowe... z tego księstwa dochody wzrosną o 10%. Właśnie to jest dobre pytanie, czy może coś innego? Bo to byłoby wyższe podatki tylko z tego księstwa, a gdybyśmy wzięli kowali, powiedzmy, którzy także chyba tematycznie by pasowali. Tu mamy tańsze utrzymanie zbrojnych. Okej, to jest nasz największy koszt prawie. Poza podatkami, które płacimy cesarzowi. I drużynę będziemy rozbudowywać, przypominam. Ta nasza drużyna nie, to jest, nie wiem, 1/3, 1/4 tego, co możemy mieć. Czyli ten koszt będzie rósł. Będziemy też roleplayowo, jak to Szwajcarzy, polegać chyba na ciężkiej na piechocie. Dość mocno, tak więc myślę nad... Zastanawiam się nad kowalem też. W sumie to można też zmienić, ale na pewno nie zmienię chyba. Dobra, na razie biuro podatkowe. Nazbierajmy troszkę więcej złota. Okej, ja chyba zainwestuję odrobinę jednak w naszą armię. Czyli zobaczmy, jaki jest w tej chwili stan. Mamy 500 opancerzonych piechurów, 300 lekkiej jazdy, 500 kuszników, 500 pikinierów i 30 trybuszy. Czy dodamy coś tutaj nowego? Właśnie pytanie, czy idziemy w ciężką jazdę, czy nie? Chyba nie. Okej, w tym podejściu w ogóle nie idziemy w ciężką jazdę. Będziemy raczej jak Szwajcarzy na pikinierach polegać, tak mi się wydaje. I właśnie a propos, rozbudujmy tutaj pikinierów. 1000, żeby ich było. Oni są skuteczni na wzgórzach i w górach. A to są oczywiście nasze tutaj tereny. Dobra. Okej, idziemy dalej. Mamy tutaj oczywiście ciągle jakieś wojny. O! Dorastający władca, zobaczmy.
Okej, okay, nasz młody syn, 2 czy 3-letni, bez końca wyraża swe zachcianki i opinie. Okej, okay, przez połowę czasu stara się mówić naszemu księciu, co ma robić. Czyli już mu pomaga w rządzeniu, o cholera. 2 lata. Tak, czyli on mu mówi, co powinien robić. Udziela mu porad i instrukcji. A powinno być odwrotnie. Okej, okay, zaczyna się rządzić. O kurde. 3 lata, tak. Ciekawe. To ten Herkules, tak? Okej, mamy niską kontrolę i tutaj przemytnicy i tak dalej się pojawiają. Masywne dochody, to mi się podoba. I właśnie a propos dworu, też to jest oczywiście jeden z celów tej rozgrywki. A więc sprawienie, że nasz dwór będzie najwspanialszy w znanym świecie. Na tą chwilę mamy rangę 14. A mieliśmy 66, czyli nie jest źle. Nie jest źle. Aha, Duk Snaga, nie wiem czy dziękowałem za przedłużenie suba. 17 miesiąc, wielkie dzięki. I Bysiek, także wielkie dzięki za 4 miesiąc. Trochę wypadłem z tej serii przez nadganianie inżynierki, ale planuję nadrobić, bo wydaje się ciekawa. Tak, muszę przyznać, tak średnio mi się chciało wracać do CK3, ale całkiem ciekawa seria. Gram na modach, które podwyższają stopień trudności i to na pewno dodało troszkę kolorytu. Mogę już wybrać kierunek wychowania. Aha. A nie dopiero od 6 lat? A, mogę już. Okej, okay, wojsko. Nie no. To tak, tu nam wyrasta potężny wojownik, być może też dowódca, no bo rządzi się i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, z wysłaniem go na wychowanie poczekamy, aż będzie miał, nie wiem, gdzieś tak 8 lat. O, Julia odzyskała zdrowie, bo była chorowita. Świetnie. Doskonale. Chwała naszego bohatera jest, naszego władcy jest powszechnie znana, mamy kolejny poziom sławy. Znaczy pytanie, czy mamy jakieś ciekawe decyzje w tej chwili. Umocnienie linii. O nie, to bez... Grając normalnie albo roleplayując to jest niemożliwe. Czyli można sobie zrobić tak. Ród pięknych, silnych geniuszy. Ale nie będziemy się w to bawić chyba. Okej, nic tu chyba ciekawego nie ma. O, też nasz władca być może zmieni kulturę, bo już ma dużo prestiżu. A prawdopodobnie będzie miał go potem jeszcze więcej. Otton, który był naszym rywalem, najwyraźniej umiera. Okej, nawet nie wiem kim on był. Zobaczmy, czy ma jeszcze jakiś rywali. Ma! Biskupa Tuluzy. Chyba nie będziemy mieli z nim zbytnio do czynienia. Dysputa pomiędzy gildiami. Zobaczmy. Kowale i kupcy w Grison zaczynają się kłócić. Wysłali swoich przedstawicieli. Okej, okay, i musimy tutaj... A, okej. Okay. Sekretnie każdy z tych przedstawicieli zaoferował sumę. Tak, żeby przekonać naszego władcę do takiej, a nie innej decyzji. Jest szczery. Nawet nie, właśnie to mnie myli. Bardziej mi się podobały cechy charakteru z CK2. Łatwiej było odgrywać. Nawet nie wiem, czy w CK3 jest cecha sprawiedliwy, ale zinterpretuję szczery jako sprawiedliwy chyba. Ceni sobie prawdę i szczerość. Tak, niech współpracują. Oczywiście to może się nie udać. Ale udało się. I zobaczmy, jaki jest efekt. Jest cecha? Aha. O! 25% więcej pospolitego ruszenia i 10% więcej podatków. Czyli spoko. I a propos podatków. Dobra, zacznijmy dalej inwestować. Czyli tu budujemy... A, już zbudowaliśmy budynek książęcy. Dajmy do kolejnego poziomu. Czyli to załatwione. Budujemy tutaj nowy zamek. I kiedy go zbudujemy, to przekażemy też to Alpesę
księżnej Augsburga, bo to de jure do niej należy. W Sankt Gallen. Okej, okay. Na razie w pierwszej kolejności skupiam się na budynkach ekonomicznych. O, okej, okay. W Hohenbergu możemy zbudować coś. Zobaczmy, czy mamy tutaj te budynki kamieniołomy. Nie. Rozbudujmy więc pastwiska, powiedzmy. Niemiecki. Niemiec, dzięki za suba. Witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Ok, czyli to jest jedno. O, w Solen możemy pola uprawne do kolejnego poziomu. Tak, ja teraz chcę troszkę takiego efektu śnieżnej kuli, bo będziemy mieli masę wydatków na wojsko, na dwór, na urzędników nowych i tak dalej, i tak dalej. I a propos urzędników, mianujmy kogoś nowego. Tak, dajmy kogoś nowego na nowy urząd. Czyli mamy medyka, mamy antykwariusza i mamy seneszala w tej chwili, który pomaga nam umacniać kontrolę. O! Weźmy tego nauczyciela dworskiego. Tak, bo naprawdę nam zależy na naszym synu, żeby był... i mamy dobrego kandydata. Kuno von Osterreich. Nadaje się na nauczyciela i ma dobre cechy wojskowe. Czyli jeżeli mianujemy go na to stanowisko, to... A może uczyć języków to jest jedno, ale sprawia, że edukacja koniec końców będzie lepsza. Okej, dlaczego nie mogę... Okej, dlaczego nie mogę go mianować na to stanowisko? A. Jakiś glitch. Dobra, to na razie wystarczy. Potem będziemy bawić się w kolejne stanowiska dworskie. Każdy urząd bierze... Pobiera... Pensję. O! To ciekawe, mamy cesarza frankijskiego, który utworzył nową hybrydową kulturę w Walii. Walijsko-mercjańską. O cholera. Dziwne rzeczy się dzieją. Okej, okay, stawiamy nowe budynki. Tu chcemy monitorować też... Tak, chcemy monitorować, kiedy zbudujemy ten nowy zamek. Mamy kolejnego perka. Dobre sprzężenie zwrotne w tej chwili, właśnie, bo mamy to drzewko architekta. A, organizowana musztra tu akurat niewiele nam da, ale spoko. Ale nasz władca jest ambitny, czyli będzie chciał też poszerzać swe panowanie. Okej, okay, nie mamy żadnych roszczeń w tej chwili, do niczego. A więc zastanówmy się, co mogłoby być naszym kolejnym celem. Chyba tak tematycznie będziemy trzymali się Alp. Tak, naszym celem będzie utworzenie takiego potężnego, bogatego, górskiego królestwa w tej rozgrywce. Tak więc spójrzmy na mapę terenową, tak naprawdę, której praktycznie nigdy nie używam. Okej, okay, Sabaudia. To byłby naturalny cel. Przypominam też, że jeżeli byśmy ją trzymali w chwili odpalenia tej decyzji o utworzeniu Szwajcarii, to de jure by należała. Czyli to jest na pewno dobry cel. To chyba nie, bo to należy do Lombardii całej, tak więc Lombardii nie chcę, ale Tyrol też. Okej, okay, Tyrol się wydaje łatwym kąskiem w tej chwili. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy tutaj księcia Dedo z rodu Nordheim. Bardzo słaby. Bardzo, bardzo słaby. Tak, okej, okay, czyli albo Tyrol, albo Sabaudia. W Sabaudii... Sabaudia jest podzielona, też moglibyśmy tutaj troszkę... podziałać. Czyli mamy księżną Prowansji, która kontroluje jedną prowincję. I mamy także krainę, która... O kurde, jest potężna jak cholera. Bo to jest kraina, Juliś, Austria. Pytanie, czy to jest ten wasal, który powstał wskutek buntu? Ja chyba mogę to sprawdzić, ja jestem ciekaw. Bo bardzo możliwe, że to powstało przez moje niedopatrzenie. Zróbmy tak, sorry, w ramach eksperymentu, bo ciekawi mnie to. Historia tytułu. Nie, to był ród von Attems, a to jest zupełnie inny ród. Okej, okay, czyli nie.
Tyrol. Tyrol. Wyślijmy biskupa, żeby fabrykował roszczenia do Innsbrucku. Być może też sfabrykujemy roszczenia do całego księstwa. Zobaczymy. Okej, okay, kolejne budynki ekonomiczne. Nasze dochody 36 w tej chwili na turę. Na miesiąc, czyli naprawdę spoko. W Wirtembergze też możemy coś zbudować. Aha, na razie nie. Halpenstein. Na razie skupmy się tylko na budynkach ekonomicznych, tak jak mówiłem. Ten fort niewiele nam da. I chyba nie potrzebuje tego fortu tutaj, bo kurde, on jest tylko defensywny. Ale dobra, dobra, mniejsza z tym, niech zostanie. Okej, nowe pola uprawne w stolicy. To będzie na pewno dobra decyzja. Tu budujemy. Tu zbudowaliśmy. Tak. O, kolejny poziom kamieniołomu. Tak, niezłe dochody, szybsza budowa, więcej pospolitego ruszenia, tańsze koszty. Okej, okay, im szybciej to zainwestujemy, tym lepiej, czyli zróbmy to. Czy dużo mam wojska? Nawet dużo, 7 tysięcy. Okej, okay, nasza krewniaczka, księżna Elizabeth, przybyła złożyć nam hołd. Przyjmijmy ją, bo przybywa z darami. Okej, okay, przyjmujemy jej hołd. O, i mamy 7 poziom splendoru dworskiego. Zobaczmy, co on robi. Ok, nie utrzymamy się tutaj długo. Oferowanie wychowania synów wasali. Łatwiejsze. Większe szanse na uwięzienie. Szybszy przyrost developmentu. Ok, nasz władca będzie chyba chciał utrzymać ten 7 poziom. Ale w tym celu musimy tutaj coś poprawić. Rozbudujmy kwatery. Nasz władca rozbudowuje je z budowniczym, czyli weźmy to. Nowe skrzydło w zamku. I więcej kwater dla gości. Tak, to nie będzie jakoś masywnie większy koszt utrzymania. Tak, zróbmy to. Prowadźmy to. Ok, to wciąż za mało, czyli jeszcze czegoś potrzebujemy. Więcej służby też. O, tańszy koszt rekrutacji dzięki tej służbie rekrutacji gości, co może być dobre. Zastosujmy też to. Ok. Dobra, to wystarczy. Nie przesadzajmy z wydatkami w jednej sferze. Utrzymamy ten 7 poziom, który jest niezły, bo ten, zwłaszcza ten bonus do przyrostu developmentu, pasuje tutaj do tego, co w tej chwili robi nasz skarbnik. Udalrich podkopuje otwarcie autorytet naszego władcy. To jest książę biskup Sankt Polen? A nie, to jest ten biskup jakiś we Francji. Okej, to nas nie interesuje za bardzo. Nie będziemy tutaj rozprzestrzeniać kłamstw na jego temat. Zaprotestujmy mu prosto w twarz. 10 dwór na świecie w tej chwili? To nieźle. O, okej. Okay. O, okej, okay. Nie wiem, czy to robić. Chyba to zrobimy, to jest rywal. Czyli ten biskup, który otwarcie tutaj oczerniał naszego władcę, to jest jakiś rywal z przeszłości naszego księcia. W każdym razie wyzwał go na pojedynek w tej chwili. Okej, zobaczmy. On jest mściwy i z kultury pasterzy pochodzi. Walka 10. Nasz władca ma walkę 15. On jest ambitny, też z kultury pasterzy, ale może być uzbrojony w miecz maszryki, który jest całkiem niezły i do ochrony może przywdziać starożytną zbroję lamelkową Hohenzollernów. Dobra, nasz władca nie jest tchórzliwy, tak więc pojedynek. O, okej, okay. Myślałem, że będzie ta mechanika pojedynku, ale nie, to był tylko pojedynczy event. Ale udało się, pokonaliśmy go. Pokonaliśmy go, zyskujemy prestiż. I ranimy go też. Świetnie. Uzdolniony marszałek. Hrabina Klementia.
Beka Palet, dzięki za przedłużenie słowa, 9 miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, czego ona chce? Projekt budowlany w Gruningen. Okej, pozwólmy jej, czemu nie? To jest terytorium naszego wasala, ale oczywiście im wasal bogatszy, tym więcej płaci podatków. Kolejne budynki stawiamy, prawie 40 na turę zyskujemy w tej chwili dochodu. Co jest niezłe. Zobaczmy też, na czym się skupiamy, jeżeli chodzi o kulturę, bo w tej chwili nowa era nam się otworzy. A, już się otworzyło, okej. Czyli mamy późne średniowiecze, na czym się skupiamy w tej chwili? Jakieś listy... przyrzekające, co? Przyrost developmentu będzie lepszy, czyli to nawet pasuje, ale moglibyśmy prymogeniturę. No tu jest dużo ciekawych opcji w tej chwili. Swajhandery! O, landsknechci! Okej, weźmy to. Weźmy to, żeby dodać smaczku troszkę rozgrywce, bo to jest unikalna dla naszej kultury innowacja i pasuje jak cholera do tutaj górskich Szwajcarów. No nie wiem. Landsknechci to ogólnie Niemcy, ale no ten fenomen piechoty, pikinierów i kuszników najemnej to Szwajcarzy zapoczątkowali w dużej mierze. To więc bierzemy to. Okej, dwór. Wezwijmy petentów. Co tym razem? Okej, włączmy kamerę, żeby lepszy widok mieć. A, to nasze dzieciaki? A, to chyba też nasz mały Herkules i jego siostra. Przyrodnia. Mr. Panzerhunter, dzięki także za przedłużenie słowa, 3 miesiąc. Przesuń słoby zasłaniają. A kurde, ja nie mam gdzie tego przesunąć. Nie mam gdzie tego przesunąć, sorry, bo jeżeli to przesunę, to potem będzie coś innego zasłaniało. Okej, kogo my tu mamy? Nasz wasal, burmistrz Adolf. Troszkę blisko Austrii jesteśmy, co to za Adolf? Mówi, że ktoś chce go zamordować. Nie ma dowodów, ale podejrzewa hrabinę Clementię, która jest naszym marszałkiem utalentowanym. I błaga nas, żebyśmy uwięzili Clementię. Nie ma na to dowodu. Nie ma na to dowodu, tak więc odmawiamy. Mamy także księcia biskupa Ekeharda z Sankt Polen, który przybył z... A, ze strażami prowadzącymi jakąś kobietę. Okej, kobieta próbowała okraść biskupa najwyraźniej. Mówi, że normalnie sam rozwiązuje te sprawy. Ale tym razem chce do nas się zwrócić. Okej, kobieta mówi, że oni umierają z głodu. Poddani tego biskupa. Zapytajmy biskupa, czy... niech biskup nakarmi tutaj. Kościół powinien karmić biednych. Co mamy tutaj? Jakiegoś obdartego chłopa. Przepraszam panie, ale moja wioska w Zollern padła ofiarą zarazy. Tak, czyli stracili plony. Okej, czyli też będą przemierali z głodem. Pomóżmy. Czyli możemy utworzyć tutaj jakiś system wzajemnej pomocy pomiędzy wioskami. O tak, to pasuje. Przyrost developmentu. Weźmy opcję numer 1. Okej. Okej, co jest grane? Aha, muszę to pisać. Okej. O, właśnie chciałem o to spytać. Czas na jakiś nowy artefakt, bo nasza sala tronowa zbyt wiele ich nie ma i też mamy raczej kiepskiej jakości artefakty. To, co mamy najlepsze, to jest oczywiście to regalia utworzone przez Beatrycę niejaką. Zobaczmy, bo mamy tutaj kogoś, kto czuje inspirację. A, chwila. To coś nowego. Zobaczmy. Marketa z Divisowa.
nie wiem, czy to czeski, chyba tak, jest poszukiwaczką przygód i chciałaby udać się na wyprawę do Afryki Północnej. Okej, okay, z doświadczoną poszukiwaczką przygód. Zasponsorujmy to. Okej, okay, czyli zafundujemy i tu 96 sztuk złota, to chyba nie jest dużo. Pytanie, jak to się skończy? Znajdzie tam jakiś artefakt, czy co? Okej, okay, zróbmy to. Być może wyruszy do Afryki Północnej i wróci z czymś ciekawym. O! Nasz rywal! Zmarł z powodu odniesionych ran? A nie, podczas oblężenia. Tak, ale to jest ten biskup, którego pokonaliśmy w pojedynku. Ja doskonale. Okej, Marketa rusza na wyprawę. I pyta, czy... A, czyli może zdobyć dla nas jakiś artefakt. I może... Okej, co byśmy chcieli? Czego byśmy chcieli podczas tej wyprawy? Coś unikalnego? Egzotyczne zwierzę, czaszka lub futro. Jakieś świecidełko z materiału, którego nie możemy tu znaleźć. Jakiś gobelin albo dzieło sztuki, które sprawi, że chciałbym się tam przenieść. Albo możemy zaufać instynktowi. Opcja numer dwa, jak do Afryki rusza, to chyba egzotyczne zwierzę, czaszka lub... No nie, weźmy opcję numer dwa. Pasuje chyba do Afryki. Ok, nowy zamek zbudowany, czyli przekażmy naszemu wasalowi Alpse, Alpsi. W sumie mogłem zrobić pomniejszego wasala i wtedy przekazać wasala, ale już mniejsza z tym, ona nas lubi w tej chwili, tak więc powinno być ok. Dobra, jak tam syn, bo być może czas, żeby ktoś zaczął go wychowywać. Tak, ok. Dobra, czyli pytanie. Zobaczmy, czy być może na naszym dworze mamy kogoś dobrego. Zdolności wojskowe. A, właśnie, ok. Pytanie, czy powierzyć nauczanie Kuno von Osterreich, który jest też tym dworskim nauczycielem takim ogólnym. Podaruj Herkulesowi tą mini szafkę dla dziecka. A, tak. Racja. W sumie zróbmy to najpierw, żebym nie zapomniał. Daj artefakt. A tak, miniaturowa. Ale to bez sensu. Okej, okay, to bez sensu. Czyli ta miniaturowa szafka jest tylko dla dzieci, a jedyny bonus, który daje, to szybszy czas budowy. Dobra, mniejsze z tym, dajmy mu to, tak czy inaczej. To mu się nie przyda. Sam go ucz? Nie, nie, nie. Nie, bo ja nie, jak sam uczę, to wtedy wychowuję klona. To chyba nie pasuje. Nasz władca jest fatalny, jeżeli chodzi o zdolności wojskowe. Czyli nie, nie. Ja byłem krytykowany, że zawsze sam wychowuję i dlatego będziemy... Zobaczmy może naszych wasali. Kurde, nawet kusi mnie, żeby wysłać na wychowanie do niej. O, co się stało? Ona była bardzo dobrym marszałkiem. Kurde, co się stało? Chyba muszę zmiany dokonać. Jest fatalna. O, on jest troszkę lepszy. Walka w trudnym terenie. Twardy żołnierz. Chyba pozwolę, żeby Kuno go wychował, tak szczerze mówiąc. Mianujmy też tak, nowego, lepszego marszałka. Jej się to nie spodoba oczywiście, ale potrzebujemy kogoś o lepszych kompetencjach. Kuno! Kuno niech wychowa Anno. Kuno von Osterreich, nasz rycerz. Dobra. Okej, okay, ból zęba niestety nam się pojawił. Zobaczmy, co Wilhelmina nam doradza. Upuszczanie krwi. O, czyli to powszechnie w średniowieczu było właśnie kuracją na ból zęba. Upuszczanie krwi w okolicy zęba.
które mogło doprowadzić do jeszcze gorszej infekcji teoretycznie. Okład z wosku, soli, ziarna i oleju. Czyli też historycznie było stosowane. Dzienne przemywanie, codzienne przemywanie ziołami. Tu szałwia oczywiście, wiadomo, że działa. Tu nie ma szałwii. Albo możemy... Okej. Zabić ten ząb, wtykając gorącą, rozgrzaną do czerwoności igłę. O kurde, to brzmi boleśnie. Ale będzie najskuteczniejsze. Weźmy opcję numer 4. Okej, mamy roszczenia do Innsbrucka. Sfabrykujmy je. Chyba podbijemy to na szybko. Zobaczymy, jakich on ma sojuszników, ten książę Tedo. 3000 i 1000. Okej. Heroiczna walka o przeniesienie sub... ja zapomniałem! O kurde, sorry. Tak, tu nie... Okej, tu nie powinny być suby, powinny być tu. Nad warscorami i... Tak, to jest najlepsze miejsce. Sorry! Okej, sorry, moi drodzy. Tak. To było złe miejsce, tak. Dobra, pytanie, czy podbijamy to od razu? Chyba tak. Zaatakujmy, podbijmy Innsbruck i potem... Zaplanujemy kolejne ruchy. Zobaczmy też, jak de jure wygląda Tyrol. Aha, trzy prowincje. Okej. Okay. Pytanie, czy mogę... być może mogę fabrykować kolejne? Nie, tylko przygraniczne. Okej, czyli zaczynamy od Innsbrucka. Porównanie sił wygląda dobrze, ale tak nie do końca. Dobra, wzmocnijmy troszkę bardziej nasze armię. Zobaczmy też, być może Kraina to będzie dobry cel. Na razie nie. Jest dość potężny. Rozbudujmy troszkę siły zbrojne. Mamy naprawdę dobre dochody. Rozbudujmy troszkę naszą drużynę. Czyli mamy masę pikinierów. Wydaje mi się, że kolejna setka ciężkiej piechoty i 200 kuszników. A także 20 trybuszy. Decyzja. Petycja u cesarza. Okej, zobaczmy. Okej. Tylko jedna opcja do wyboru. Fortyfikacja granic. Nie wiem do końca, co to robi, ale weźmy to, ponieważ przypominam, że graniczymy... O, co to? Czy ja dobrze widzę? A, okej. Okay. Nie wiem, co tu się dzieje. Ale tak, graniczymy z Włochami. Przetaczały się te wojny przez nasze terytorium. Czyli weźmy to. Kto to jest? Mogę zobaczyć? Chyba nie. Jakiś nudysta książę. Przynajmniej liścia ubrał. Ej, czy... Okej, nagle jest tu opcja, że... Mamy być marszałkiem, co? Okej, to jakiś błąd gry. Ewidentnie, nie powinno tak być, bo w tej chwili... Mamy tutaj pytanie o bycie marszałkiem. Nie. To wymagałoby podwyższenia podatków. Nie chcemy tego, czyli bierzemy opcję numer 4. Glitch jakiś? Bo ja nie klikałem na tą opcję. Okej. Kontrola umocniona. Umocnijmy dalej, bo ja chciałbym naszemu marszałkowi zlecić nowe zlecenia. Między innymi zarządzanie... To była kontroferta. Aha, okej. Tak, zarządzanie królewską strażą na przykład byłoby niezłe. Ale dobra, na razie kontrola. Czyli zobaczmy, ja technicznie nie kontroluję osobiście tych rzeczy, czyli to jest dobre pytanie, czy warto pomagać wasalom, czy niech sami sobie podwyższą kontrolę.
Wiecie co, zignorujmy to, bo nie kontrolujemy tych terenów osobiście. Zacznijmy zarządzać... Mam się pytanie, czy zarządzać strażą, czy szkolić rycerzy? Weźmy troszkę szkolenia rycerzy najpierw. Zobaczmy, jak tam... Ilu mamy rycerzy? Mamy max. Niektórzy fatalni, na przykład ten. W sumie weźmy tego, wywalmy, bo jest naprawdę beznadziejny. I zrekrutujmy tego gościa. O, jak tanio za takiego dobrego rycerza. To chyba zasługa tego naszego troszkę lepszego dworu. Brat wzięty do niego. A, to przyrodni. To tam. Mniejsza z tym. A, wojna pomiędzy wasalami. A to dziwne, bo mamy... Nie mamy przypadkiem absolutnego poziomu kontroli? Myślałem, że wasale nie mogą. A, feudalny kontrakt być może. Albo hak. Dobra, mniejsza z tym. Zaatakujmy. Podbijmy Innsbruck. O, wchodzi na nasze terytorium, zgnieciemy go. Troszkę potrwa tutaj. Kolejny poziom oddania religijnego, spoko. Oddany sługa. Część sojuszników nadchodzi z Ansbach na północy, okej. Czyli pierwszym celem będzie zneutralizowanie tej armii, po czym zdobycie Innsbrucka. I chyba nawet możemy podzielić nasze siły tak naprawdę. No nie musimy tego robić. Obydwoma armiami. Jakich mamy dowódców? Dobrych. Czyli tą armię skierujmy na północ, żeby pokonać armię Ansbach. Okej, on się niestety wycofuje. O, tu będzie chyba bitwa. Okej, niezdecydowanie, który może się źle skończyć. Bitwa pod Friedbergiem. Nasi kusznicy dobrze działają tutaj, ale nasi pikinierzy skontrowani niestety. Ale miażdżąca przewaga liczebna. Minimalnie lepszy dowódca. Agresywny atakujący. I atakujemy także samego księcia Dedo. Mamy specjalistę. A, myślałem, że... Tak, od walki na pofałdowanym terenie. Doskonale walczymy na wzgórzach. Z naszych rycerzy został ranny niestety, ale miażdżymy kompletnie, wycięliśmy w pień armię Ansbachu, doskonale. Skierujmy się do Innsbrucku. Zwłaszcza, że mamy tutaj, w tej armii mamy nasze trybusze. Okej, marszałek nam... Zmarł? Nie, chyba nie. Dobra, nowego marszałka potrzebujemy. Kurde, znowu Kuno. Dajmy naszego rycerza Baldomara, bo nasi wasale nie są zbyt dobrze. Zatem dwóch najważniejszych wasali ma stanowiska, o ile się nie mylę. A, książę... Aha. A! Tak, Habsburg był naszym dyplomatą, ale zmarł. Czyli mamy tutaj Agatę II. Jego córkę. Ilu... Zobaczmy. Też jestem ciekaw, ilu jest żyjących członków rodu Habsburgów. O, 28, to nawet mniejsze. Kanclerza, nie marszałka. Kolejny perk. Władca popularny, okej. I teraz tak. Dobra, tą armię skierujmy do zdobycia Innsbrucka. Tą armię skierujmy do... ścigania uciekinierów, którzy podejrzewam, że jakoś naokoło chcą dotrzeć tu. Chociaż nie, problemy z zaopatrzeniem będą. Zdobądźmy Ansbach, to jest terytorium sojusznicze. Czyli warto będzie to zdobyć. A, tylko uważajmy. Okej, gdzie jest ten sojusznik? O kurde, Anglia. O cholera.
Nie, który to jest? Który sojusznik ma tak duże armię? Nie od Zbachu. To dziwne. Trzymajmy te siły w rezerwie. Nie będę ich wysyłał tutaj, bo niepotrzebnie. Tak, miejmy tutaj połowę naszej armii ze tak, świeżo zaopatrzona. Niech będzie. Wojujący wasale. Tak, mamy tutaj wojnę pomiędzy księżną Elizabetą, naszą krewniaczką, a hrabiną Klementią. Czy to jest augsburska wojna o roszczenia hrabiego Juliusza do Gruninga? Okej, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. To jest hrabia Ravensburga. A, tylko wtedy terytorium Elżbiety się rozszerzy za bardzo. Może się robić troszkę zbyt potężna. Czyli mogę spróbować przekonać, żeby obłożyły tą wojnę. Nawet duże szanse na sukces. Albo możemy nakazać zakończenie tej wojny. Natychmiast. Nasz władca jest szczery. Nie podoba mu się ta sytuacja. Nakażmy. Weźmy opcję numer 3. Czyli ta wojna zakończyła się białym pokojem. Spoko. Okej. Okay. Nasz marszałek zaczyna szkolić naszych rycerzy. Doskonale. Inspiracja. Zobaczmy. Książę... Wierzchowca albo góry. Zobaczmy. To może jedno albo drugie znaczyć. Mamy wiadomość od tej poszukiwaczki przygód Markety. Zobaczmy. Która ruszyła, przypominam, do Afryki. Tak, czyli lis jest pokryty tutaj jakimś pyłem. A, bo bada góry pustynne, to ciekawe. Okej, czyli pokonałem kolejną bestię w znaczeniu góry. I na powierzchni wysokiego na 1000 stóp płaskowyżu. Tak, natrafiłem na szlak, którym nigdy żadna kobieta nie przemierzała. Czyli wspina się coraz bardziej. A, nazwanie szczytu. Imieniem księcia. Nie. Okej, okay, teraz nie rozumiem do końca tutaj opisu. Znalazła kamień najwyraźniej. Okej, okay, czyli ma ten kamień. No, nie rozumiem tego. Okej. Okay. Nie rozumiem tego do końca. Troszkę mi nie pasują te opcje do opisu tego wydarzenia. Dobra, weźmy opcję numer 1. Patrząc tylko na to, że ten artefakt nie jest zbyt dobry. Okej, okay, i tu mamy komplikację. Armia 4500 nadchodzi z północy. Rozpoczyna oblężenie. Okej, okay, czyli dokończmy oblężenie Innsbrucku, po czym skierujemy się na północ. Być może weźmiemy jakiegoś dobrego jeńca i wojna. Znaczy nie będzie trzeba toczyć tej bitwy na północy. A, dokładnie, nie trzeba toczyć bitwy na północy. Doskonale, Innsbruck podbity. Doskonale. Teraz tak, pytanie, czy możemy zarządzać większą domeną? Nie, bo żona już nam pomaga i więcej nam... bardziej nam nie pomoże. Czyli co robimy z terytorium w tej chwili? Innsbruckiem nie będziemy zarządzać osobiście, bo kontrolujemy dwa księstwa. Tak, więcej nie będziemy kontrolować. Czyli my chcemy tutaj nowego wasala tak naprawdę. I pytanie, komu to dać? Zobaczmy naszych dworzan. I rozmieśćmy to według, kto nas lubi.
masz seneszal i rycerz, Amadeusz. Jak myślałem o Kuno. O Kuno myślałem po raz kolejny. A, tylko on ma 49 lat i... niech zarządza tym. Raczej nie... chociaż może spłodzi potomka, ale dajmy to jemu. Dajmy to jemu. Chyba, że jest jakiś boczny Hohenzollern gdzieś, z bocznej linii. Powiedzmy z tej afrykańskiej, ale ona chyba wyginęła. Znaczy ta, z Jerozolimy. Zobaczmy żyjących członków. Czyli tak, ta boczna linia nas nie interesuje do końca. To jest ta augsburska, nie chcemy jej wzmacniać, ale mamy tutaj tą z Akki. Okej, jest jeden Benkart. Czy możemy go zaprosić? Moglibyśmy. Tam jest miejsce na budynek specjalny? No każde księstwo ma miejsce na budynek specjalny, nie? Czy to jeszcze jakiś bardziej specjalny? A, ma miejsce na bardziej specjalny. Okej, całkiem niezła kopalnia. Ale nie, nie, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, nie. Trzymamy Szwabię i... Kurecję. To jest, to będzie nasza domena. Okej, czyli mamy tego jegomościa. Mamy też tego jegomościa. Okej, on nie jest Benkartem. 46 lat. Okej, dajmy to jemu. Tak, czyli Hohenzollern, który... Tak, Hohenzollernowie byli w Ziemi Świętej, oczywiście potem w Etiopii nawet przez jakiś czas i stracili władzę. Cały czas ma roszczenia do Akki. Okej, jest na naszym dworze? Nie, w Czechach jest w tej chwili. Ale zaprosiłem go, powinien odpowiedzieć. O, jest, okej. Dobra, poszczęściło ci się, odległy krewniaku, ponieważ otrzymujesz Innsbruck i stajesz się moim wasalem. Czyli mamy nowego wasala hrabiego Heinricha w tej chwili. Właśnie pytanie też, czy nasi wasale poprawiają tą kontrolę. Chyba tak, chyba tu się obcień czerwonego lepszy robi. Jak tam nasz syn? A, okej, na razie nic się nie dzieje, 7 lat. Kurde, ale mamy płodną żonę. A coś, kurde, słabe efekty, tylko jedna córka jak na razie. 7 lat temu się urodziła i nic. Od tej pory. No i oddał kopalnię? Tak, bo nie interesuje mnie ten dochód. Ja nie chcę tego dochodu. Tak, nie będę tutaj gimnastyki robił. Mikro zarządzania, min-maksowania po to, żeby wycisnąć jakieś 0,3 gdzieś tam, coś tam. Jeżeli ktoś taką chce takiej rozgrywki, to źle trafił. To nie jest kanał. Ja nie gram w ten sposób w te gry. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy rywalizację pomiędzy naszymi rycerzami. A więc Kuno, to jest też nasz nauczyciel i marszałek, a Liavizo. O, z rodu Wettyn. Co ciekawe. Czyli Kuno jest powszechnie uważany za bardziej uzdolnionego rycerza, ale Liavizo protestuje. Nie uznaje tego. 2,7 zł miesięcznie? No to... bez znaczenia. Nie. Ok, zobaczmy. W samym środku tej audiencji ten Liavizo wpadł do sali tronowej i mówi, że tylko Kuno, tylko jeden z nas może być najbardziej uzdolnionym rycerzem księcia. Spotkajmy się na zewnątrz i załatwmy tą sprawę. Okej, Kuno nonszalancko odpowiada, że potnę ciebie na plasterki, gdyby nie to, że jesteśmy w obecności naszego pana. Przeproś, a oszczędzę ci życie. Okej. Pozwólmy na pojedynek.
Okej, nie wiem jaki jest efekt, ale chwała naszego dworu. Skoczyła do poziomu 8, który daje jaki efekt? A, kolejne perki. O, Kuno wygrał, zabił go. O, cholera, został. Okej, Kuno. Dobra, niech... Tak, on uczy naszego syna, przypominam. Zabił skubańca, okej. Nie został ranny nawet. A, ten był szalony. Czyli to nie jest duża strata dla nas, jeżeli chodzi o szeregi naszych rycerzy. Czy chcę zapraszać nowych rycerzy? Na razie nie, tylko jednego nam brakuje. Okej, Marketa nam dochodzi. Marketa wysyła, przysyła nam kolejny list. Czyli trwa cały czas moja wyprawa do Afryki. Dołączyłam do jakiejś karawany wielbłądziej. O, i przysyła nam jakąś biżuterię, którą otrzymała od jednego z podróżników. Jakieś delikatnej roboty naszyjnik. Pokryty... Okej, z jaj strusia? Okej. Chcieliśmy czegoś takiego, tylko to chyba... Właśnie pytanie, czy to zakończy tą przygodę, czy... Czy będzie nam przysyłać więcej tego? Damy to chyba naszej córce, tak. Albo żonie, bo nie wiem, jedna i druga tak samo się nazywa, żonie. Dajmy to żonie. Tak, dajmy ten podarunek żonie, zobaczmy. Czyli mamy tutaj... naszyjnik ozdobiony jajami strusia. O, który całkiem ładnie wygląda, okej. Okay. Oj, mamy kolejną inspirację, zobaczmy. Seburg niejaka. A, chcę nowy pancerz wytworzyć. Ta nasza zbroja lamelkowa nie jest zbyt dobra. Ta stara zbroja lamelkowa. Zainspirujmy tą, tak. Czy sfinansujmy tą inspirację, czemu nie? Przyda nam się nowy artefakt. Troszkę lepszej jakości. Okej. Mamy tutaj nowego dowódcę potencjalnie. Czy albo jego, albo jego. Okej, on jest niezły. On też jest równie dobry, ma troszkę lepsze cechy. A nie, to jest nasz... To jest kandydat. Okej, weźmy go, jest niezły. I będzie chyba też automatycznie nowym rycerzem, o ile się nie mylę, tak? Ćwiczenia w medytacji. Okej, gdy nasz władca usłyszał donośne głosy, to miał chęć jak najszybszego wyjścia z tego pomieszczenia. Nasi wasale się kłócą. Hrabia Alaryk i księżna Elizabeth. Nasz władca ma tego dość. Spróbujmy sprawić, żeby się dogadali. Weźmy opcję numer 1. Udało się. Doskonale. Okej, mamy jakiś nowy artefakt? To był chyba ten, który żonie przekazaliśmy. Bo tu nic nowego nie widzę. Dworski mamy nowy? Chyba nie. Włączmy to. Nie, nie mam nic nowego, okej. Inspiracja, zobaczmy. Okej. Czyli nasz władca spędził troszkę czasu z Seburg w zbrojowni. Pijąc miód pitny najwyraźniej, dyskutując na temat łuskowej zbroi, którą wykuwa naszemu władcy. O, jakieś napięcie. Czyli być może będziemy mieli tutaj romans. Nasz władca jest szczery. Ceni sobie opis tej cechy. Ceni sobie prawdę i szczerość. Czyli chyba też wierność wobec żony.
Też mi się wydaje, że pod to podchodzi. Weźmy opcję numer 2. Ok, kolejne wieści od Markety, która została osaczona przez jakieś potężne wilki na suchych pustkowiach. Czyli jest na suchych pustkowiach Fazaz. Zobaczmy, gdzie jest Fazaz. Ok, w Maroko. Tak, czyli pełno tutaj wilków, szakali być może. Okej, czyli możemy zawierzyć, że Marketa sobie poradzi, że jest wystarczająco mądra. Na Boga, miejmy nadzieję, że nie będzie musiała walczyć z nimi. Marketa jest ostrożna i ominie to. Czyli dłużej będzie trwała jej wyprawa. Co zrobić? Opcja numer 1, szanse nie są dobre, że sobie poradzi. Ale przyspieszy, nie spieszy nam się. Ok, weźmy opcję numer 3. Baldomar zmarł. Zostało się, ok. Potrzebujemy nowego dyplomatę. A, to był tak, nasz rycerz i dyplomata. Dajmy Kuno. To, bo on był marszałkiem, nie jest nim w tej chwili, dajmy mu to stanowisko. Okej, okay, przerwa za chwilę, zobaczymy jak tam syn. 8 lat. Niezłe cechy chyba jak na 8 lat. Wiedza! Kurde. Też niezła wiedza. Ale dobra moi drodzy, przerwa. Po przerwie jedziemy dalej, zobaczymy. Tak, nowe artefakty na nas czekają. Jeden będzie wykuty, drugi przybędzie z Afryki odległej w czasie przygód tej... poszukiwaczki przygód. I właśnie pytanie, jak dorośnie, na kogo dorośnie nasz syn? Książę Anno, no delikatnie mówiąc, się dobrze zapowiada. I będziemy także szli za ciosem i będziemy chcieli oczywiście podbić Tyrol. Okej, kontrola tutaj przyrasta bez naszej ingerencji, czyli nie musimy chyba tutaj wysyłać marszałka. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem jeszcze godzina do 21:00.